Witam w Archiwizjach i zapraszam do wspomnień. Dziś cofamy się do 1997 roku. W naszych archiwizjach przypomnimy osiągnięcia ówczesnego Telsasu, a także dwukrotne odwiedziny ekipy telewizji Szczecin. Podczas pierwszej wizyty ekipa szczecińska realizowała program Siódme Poty. Natomiast podczas drugiej wizyty realizowano program o pracy samorządu szczecineckiego. W dyskusji wraz z miejscowymi politykami uczestniczył dziennikarz telewizji Zachód, co w ówczesnych czasach było docenieniem naszych osiągnięć. Dobry wieczór, wtorek. Krzysztof Janczurewicz. Zapraszam na aktualności. Dziś na cotygodniowych obradach zebrał się zarząd miasta. Wśród wielu tematów dyskutowano również o prywatyzacji tygodnika regionalnego Temat, wydawanego przez Zakład Kultury i Oświaty. Ponadto rozważano projekt uchwały Rady Miejskiej dotyczący zaproszenia rodziny z Kazachstanu, uzupełnienie projektu uchwały o zbyciu nieruchomości, wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wniosek Komendy Rejonowej w sprawie baru Karol, a także zapytanie Komisji Oświaty Kultury Rady Miejskiej w sprawie stypendium burmistrza. O ustaleniach poinformujemy w programie piątkowym. Jutro, to jest 22 października o godzinie 16, Komisja Oświaty i Kultury rozpatrzy podania o stypendium burmistrza miasta przyznawane studentom. Również jutro o godzinie 13 Komisja Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki omówi wnioski po kontroli, jaką w Zakładzie Budżetowym Ośrodek Sportu i Rekreacji przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Konferencję prasową poświęconą zbliżającej się sesji Rady Miejskiej zorganizował dziś Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta. Ostatnia sesja odbyła się przed wakacjami, to też na najbliższej przewidziano do rozpatrzenia aż 25 punktów. Konferencję prowadził Grzegorz Misiakowski, przewodniczący Rady Miejskiej, który omówił program najbliższej sesji przewidzianej na dzień 27 października. W porządku obrad przewidziano 25 punktów, w tym podjęcie kilkunastu uchwał. W czasie tej sesji nastąpi stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Wiesława Szelonga i wstąpienie w to miejsce Macieja Reszkę z listy numer 5 Prawica dla Szczecinka. Będzie rozpatrywany wniosek o nadanie odznaki Zasłużony dla miasta Szczecinka Ryszardowi Zawadzie, trenerowi złotych medalistów z Honolulu. Radni ponadto dokonają zmian w budżecie miasta, podejmą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na drugi etap modernizacji oświetlenia w Szczecinku. Zapadną decyzje w sprawie warunkowego przekazania mienia komunalnego zakładowi energetycznemu. Pakiet uchwał będzie dotyczył miejskiej energetyki cieplnej, między innymi w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MEC oraz o poręczeniu pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska dla MEC na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na gazowe. Ponadto radni zadecydują o poręczeniu pożyczki na zakup autobusów, o zbyciu i nabyciu nieruchomości, o zaproszeniu rodziny z Kazachstanu. Przewodniczący Rady złoży informację o działalności z okresu między sesjami. Komisja rewizyjna przedstawi wnioski z przeprowadzanych kontroli. Nie zabraknie pytań i odpowiedzi i innych ważnych informacji. Dziś od godziny 22 w całym mieście nastąpi przerwa w dostawie wody do mieszkań. Wody nie będzie do godziny 4 rano. Po wznowieniu dopływu może nastąpić zmętnienie wody, a także spadki ciśnienia na wyższych kondygnacjach. Przerwę w dostawie wody przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji tłumaczy koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych. W minioną sobotę z okazji Dnia Łącznościowca Telsas zaprosił do siebie wszystkich mieszkańców miasta. Dni otwartych drzwi coraz częściej przybliżają mieszkańcom zamknięte zazwyczaj zakłady pracy. Telsas mieści się przy ulicy Bugno. Głównym produktem tu wytwarzanym są wszelkiego rodzaju siłownie wykorzystywane w telekomunikacji, energetyce, obronności, górnictwie i na kolei. Techniczny postęp we wszystkich dziedzinach gospodarki jest bodźcem dla Telsasu w poszukiwaniu nowych rozwiązań. Jakość i niezawodność wyrobów firmy potwierdza certyfikat ISO 9001. Certyfikat obejmuje wszystkie procesy wytwarzania, począwszy od projektowania, poprzez przygotowanie i technologię produkcji, aż do pełnej obsługi klienta. Dzięki temu firma zyskała uznanie wśród szerokiego grona odbiorców krajowych i zagranicznych. Produkty Telsasu to oprócz siłowni wszelkiego rodzaju przetwornice, tablice prądu stałego i zmiennego, generatory prądotwórcze, komputerowe systemy nadzoru. Telsas uruchomi zakupiony sprzęt, udzieli gwarancji na swoje wyroby i pracę i zapewnia jednocześnie serwis gwarancyjny.
Do roku 80 byliśmy, tak jak wiele firm w Polsce, rzeczywiście monopolistą w zakresie naszej oferty produkcyjnej. W momencie pojawienia się firm konkurencyjnych, a więc w latach 90. musieliśmy po prostu bardzo szybko zaadoptować naszą technologię i ofertę produkcyjną do silnej, bardzo silnej konkurencji zachodniej. I w związku z tym podjęliśmy działania w zakresie prywatyzacji, jak również wprowadzenia nowej technologii poprzez własne opracowania, jak również zakup licencji z jednej firm zachodnich. Po kilku latach udało nam się rzeczywiście osiągnąć znaczący postęp i mogę powiedzieć, że w tej chwili firma jest na bardzo wysokim poziomie w zakresie technologii, w zakresie konstrukcji. Udaje nam się bardzo dobrze rywalizować i konkurować właśnie z firmami zachodnimi. Jako dowód mogę podać, że w chwili obecnej, no według oczywiście naszych pewnych szacunków, jest to około 45-50% rynku w zakresie urządzeń zasilających należy do Telzasu. Przy, tak jak powiedziałem, bardzo silnej konkurencji firm zachodnich i mogę tu wymienić firmy z Niemiec, firma Benning, firma szwajcarska Ascom, czy nawet taki potentat. Oczywiście to dotyczy działu zasilania, jak na przykład Ericsson, czy nawet, bo też sprzedaje w Polsce firma ABB, również tego typu urządzenia. I to, co osiągnęliśmy przez te parę lat, między innymi uzyskaliśmy również certyfikat ISO 9001, pozwoliło nam po prostu osiągnąć ponownie pozycję, powiedziałbym, lidera na rynku polskim. Jak również w ostatnich dwóch latach rozpoczęliśmy, co prawda jest to na razie kilkuprocentowy, ale eksport i na zachód, i na wschód. Więcej o Telzasie w dalszej części naszego programu. W Zespole Szkół Rolniczych w Mienowie w sobotę i niedzielę odbywał się trzeci międzywojewódzki konkurs Orki. W konkursowe szranki stanęło 12 zawodników z 11 szkół województw słupskiego i koszalińskiego. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Rolniczych w Świątkach we współpracy z Wydziałami Rolnictwa Urzędów Wojewódzkich w Koszalinie i Słupsku. Każdą ze szkół rolniczych uczestniczących w konkursie reprezentował jeden uczeń wyłoniony w eliminacjach szkolnych. Jedynie Zespół Szkół Rolniczych ze Świątek miał podwójną reprezentację. Oprócz zawodnika wyłonionego w eliminacjach startował również ubiegłoroczny zwycięzca drugiej edycji konkursu. Każdy z zawodników miał za zadanie na wylosowanym poletku wykonać dwa rodzaje orki, orkę siewną i zimową. Orki te różnią się m.in. głębokością i wielkością skiby. Komisja konkursowa dokonywała pomiaru w kilku miejscach po to, by mieć jak najlepszy obraz wykonanej pracy. Oceniano również prostolinijność, pracę pługa, wygląd bruzdy wstępnej, a także wygląd zaoranej powierzchni. Komisja mogła karać zawodników za różne niedociągnięcia, w tym za przekroczenie limitu czasu. Komisji konkursowej przewodniczył Wojciech Knerowicz z Politechniki Koszalińskiej. Pierwsze miejsce w tym prestiżowym konkursie wywalczył Mariusz Zawolski z Zespołu Szkół Rolniczych w Gościnie przed Jackiem Sobczakiem ze szkoły w Świdwinie. Reprezentant Zespołu Szkół Rolniczych ze Świątek, Rafał Janocha, musiał zadowolić się trzecim miejscem. Po zakończonym konkursie uczestników i kibiców zaproszono na występy artystyczne. Na kolejnej szczecineckiej ulicy będzie wprowadzone ograniczenie ruchu ciężkich pojazdów. Tą ulicą jest ulica Warińskiego, przy której zlokalizowane jest m.in. Centro Stal Polszpan i Centrala Nasienna. W tej sprawie informowali nas pracownicy Referatu Inwestycyjnego Urzędu Miasta. W nawiązaniu do artykułu, jaki ukazał się w dzisiejszym Głosie Koszalińskim, chciałbym po prostu wyjaśnić te kwestie, które zostały tam poruszone, to znaczy konkretnie chodzi o zamknięcie ruchu na ulicy Warińskiego. Więc przede wszystkim nie chodzi o zamknięcie dla ruchu w ogóle tej ulicy, ale tylko o ograniczenie dostępu, że tak powiem, pewnych pojazdów, to znaczy ograniczenie nośności dla pojazdów powyżej 5 ton. Takie ograniczenie jako zarząd drogi zamierzamy wprowadzić od dnia 1 grudnia. Na czas określony oczywiście, jak długo to ograniczenie będzie obowiązywało,
no, zależy od tego, jak szybko uda nam się zmodernizować tą ulicę. Po prostu ulica w tej chwili nie odpowiada parametrom dla ruchu ciężkiego, dla pojazdów ciężkich, które po prostu no, są użytkownikami tej ulicy. Dlatego no, uważaliśmy za swój obowiązek, żeby zwrócić się do, zarówno do właściciela drogi, którym jest wojewoda, jak i do przedsiębiorstw, które po prostu głównie użytkują tą drogę, a w zasadzie samochody związane, że tak powiem, z działalnością tych przedsiębiorstw. Głównie tu chodzi o firmę Polszpan, Centrostal, Cebut, STW. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zakłady te no, są, że tak powiem, zobowiązane do świadczenia pewnych, do ponoszenia pewnych kosztów utrzymania ulic. Zależne jest to oczywiście od obciążenia, że tak powiem, przez pojazdy, które obsługują daną jednostkę, jaki jest ich udział w ogólnym obciążeniu pojazdami danej ulicy. Telewizja Szczecin zafundowała wielką sportową zabawę dla dzieci ze wszystkich szczecińskich szkół oraz dla dzieci ze szkoły w Barwicach. Impreza pod nazwą Siódme Poty zgromadziła rekordową liczbę kibiców, sportowców i ciekawskich. W konkurencjach sportowych udział brali uczniowie od klas pierwszych do siódmych oraz nauczyciele. Po poniedziałkowych eliminacjach do finału dotarły trzy szkoły. Szkoła numer 1, numer 7 oraz szkoła podstawowa z Barwic. W finale najlepszą okazała się szkoła podstawowa numer 1 ze Szczecinka przed szkołą numer 7 oraz przed Barwicami. Proszę powiedzieć nam troszeczkę o tym konkursie, bo w Szczecinku ten konkurs po raz pierwszy jest. Tak, w Szczecinku po raz pierwszy Siódme Poty się odbyły. To dlatego, że wcześniej Siódme Poty odbywały się tylko w mieście Szczecin. To było 3 lata temu podczas pierwszej edycji. Podczas drugiej edycji już Siódme Poty zawitały do wszystkich miejscowości województwa szczecińskiego, a teraz podróżujemy po 3 województwach. W województwie szczecińskim, koszalińskim i słupskim. Chyba głównym celem tego konkursu jest po prostu zabawa. Tak, tak, to jest, to przede wszystkim o to chodzi właśnie. Zdarzają się czasami takie programy, że i to najgorsze jest to, że to właśnie nauczyciele podchodzą zbyt poważnie do tych siódmych potów i ta postawa nauczycieli źle troszeczkę też wpływa na samych uczniów szkół. Bardzo się denerwują, przeżywają swoje porażki, trudno im się z tym pogodzić, ale my zawsze podkreślamy, że to jest przede wszystkim zabawa, świetna okazja, aby poznać kolegów, koleżanki z innych szkół, z innych ulic, z innych podwórek, żeby po prostu się spotkać, pobawić, pokrzyczeć. Czy tutaj zabawa w Szczecinku nie odbiegała jakoś inaczej od pozostałych szkół? Po prostu zgodnie z planem wszystko szło? Tak. Wszystko zgodnie z planem i muszę szczerze przyznać, że atmosfera była fajna. Właśnie nie było tutaj w Szczecinku takich problemów, z jakimi się spotykaliśmy kiedyś w przeszłości, kiedy no, były jakieś protesty. Wiadomo, że zawsze jak ktoś chce, to będzie się doszukiwał jakichś niedociągnięć, błędów, ale my naprawdę staramy się wszystko przeprowadzać bardzo uczciwie. Są sędziowie, którzy pilnują, aby te konkurencje i sportowe i edukacyjne przebiegały prawidłowo. Nikogo nigdy nie faworyzujemy i tutaj w Szczecinku chyba to zostało zrozumiane, po prostu zaufano nam. My za to bardzo dziękujemy wszystkim właśnie szkołom, które tutaj w Szczecinku wystąpiły, bo atmosfera była bardzo fajna, wszyscy fajnie się bawili i my dzięki temu jesteśmy też zadowoleni. W wielkim finale dzisiaj zwyciężyła szkoła numer 1. Co dalej z tą szkołą? Czy ona po otrzymaniu tych nagród jeszcze gdzieś będzie występowała, uczestniczyła w zawodach? Tak, tak. Szkoła podstawowa numer 1 ze Szczecinka zmierzy się ze zwycięzcami siódmych potów z Koszalina i z Kołobrzegu i to będzie wielki finał siódmych potów w województwie koszalińskim, a potem zwycięzca tego finału województwa koszalińskiego zmierzy się już w super wielkim finale siódmych potów, gdzie wystąpią 3 szkoły, najlepsze szkoły z województwa szczecińskiego, koszalińskiego i słupskiego. Jeszcze proszę nam powiedzieć, bo z pewnością to wszystkich będzie interesowało, kiedy emisja programu właśnie tutaj ze Szczecinka? Pierwszy program ze Szczecinka, jeszcze ten eliminacyjny program, będzie emitowany mniej więcej za 7 tygodni na antenie programu drugiego. Siódme poty są emitowane w
każdą sobotę o godzinie 8.30 na dwójce. Trzeba śledzić to, bo trudno mi w tej chwili jest powiedzieć, na jakim etapie są siódme poty, jeśli chodzi o emisję. Prawdopodobnie teraz są emitowane odcinki z Koszalina. Potem przyjdzie kolej na Szczecinek i ten pierwszy program ze Szczecinka będzie mniej więcej za 6-7 tygodni, a potem kolejne te, które tutaj były nagrywane, czyli 3 eliminacyjne i finał ze Szczecinka. I tak na koniec proszę jeszcze kilka słów o sobie. Czy występujesz w telewizji Szczecin i co konkretnie, jaką działkę tam masz? No ja tam się zajmuję pracą w redakcji sportowej. Przede wszystkim takie programy właśnie prowadzę, relacje, komentuję mecze. Czasami programy, które przygotowuję wspólnie z kolegami z telewizji Szczecin, można obejrzeć właśnie na dwójce, tutaj także w Szczecinku. No, z telewizją Szczecin, tutaj w Szczecinku już jest gorzej, nie docieramy niestety, bardzo żałujemy, ale czasami nadajemy swoje programy właśnie na dwójce. To są programy w niedzielę, w sobotę, są programy regionalne, także Kronika przecież jest tutaj oglądana i nasze materiały na pewno oglądacie. A tak to w ogóle pochodzę z tego województwa, z koszalińskiego, bo się urodziłem w Koszalinie, chodziłem tam do podstawówki, do średniej szkoły, potem na studia wyjechałem do Szczecina, no i już po studiach zostałem w Szczecinie. I na koniec tradycyjnie pozdrowienia dla telewizów Telewizji Zachód. Pozdrowienia dla telewizów Telewizji Zachód od ekipy Siódmych Potów ze Szczecina. Dziękuję. W minioną niedzielę w samo południe Szczecinecki Plac Wolności został zamieniony na studio telewizyjne pod chmurką. Stało się tak za sprawą Telewizji Szczecin, która nagrywała program o pracy samorządu Szczecinka. Do udziału w programie zaproszono przedstawicieli władz samorządowych w osobach wiceburmistrza Jana Janczewskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Misiakowskiego i dyrektora Zakładu Budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Piotra Nowakowskiego. Opozycję reprezentował Witold Gładkowski, przewodniczący klubu radnych SLD. Środowisko dziennikarskie, nasz współpracownik Ryszard Bańka. Program prowadziła Kinga Brandys ze Szczecina. Zaproszono również Andrzeja Jujniewicza, ale przedstawiciele władz miasta nie wyrazili zgody na jego udział w nagraniu w ich obecności. Realizatorzy programu nagrali Juniewicza oddzielnie i wmontowali w treść programu. Przeprowadzono również sondę uliczną na temat pracy samorządu. W konkluzji wyszło, że samorząd szczecinecki jest odzwierciedleniem postaw mieszkańców miasta ze wszystkimi podziałami i sprzecznościami. Nikt nie potępiał samorządu, każdy podkreślał, że jego działanie mieści się w granicach stworzonych przez wyborców możliwości. Audycja ta była wyemitowana w programie drugim Telewizji Polskiej Dziś o godzinie 17.30. W ubiegły piątek informowaliśmy Państwa o groźnym znalezisku w wodach jeziora Trzesiecko. Były to niewypały pochodzące z czasów II wojny światowej. Dziś jednostka saperów ze Stargardu zdetonowała zardzewiałą śmierć w wodach jeziora Trzesiecko nieopodal hali lekkoatletycznej Ślusarnia. Z sapierami współpracowali płetwonurkowie z klubu Murena, którzy znaleźli niewypały i odpowiednio je zabezpieczyli. Kolejne budynki mieszkalne wybudowane w latach 70. doczekały się kapitalnego remontu elewacji. Przy ulicy Koszalińskiej remontowane są dwa bloki administrowane przez Wojskową Agencję Mieszkaniową. Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zakończyła wiosną bieżącego roku ocieplanie budynku numer 98. Mieszkający w dwóch sąsiednich blokach pracownicy wojska naciskali swoją administrację, by również pomyślała o takim remoncie elewacji, który poprawiłby sytuację termiczną. Prace rozpoczęto pod koniec września. Mają być zakończone do końca października. Na obu budynkach roboty wykonują dwie różne ekipy. Każda z nich ma swój sposób na jak najlepsze wykonanie prac. Każda się spieszy, by zdążyć przed nadejściem mrozów. Budynki są ocieplane płytami styropianowymi, na które kładziona jest warstwa tynku wykończeniowego. Mieszkańcy tych bloków powiedzieli nam, że już można odczuć pozytywne skutki ocieplenia. Co by nie mówić, budynki po remoncie będą wyglądać estetycznie i czysto. A lokatorom z pewnością będzie cieplej niż dotąd. Bardzo smutnie wyglądają na tym tle znajdujące się tuż obok budynki administrowane przez PKP. Ich lokatorzy wielokrotnie już monitorowali swoją administrację, bodaj o odnowienie klatek schodowych, które nie widziały pętla od lat, ale bezskutecznie. Jedynie co zrobiono, to ogrodzono kolejowe posesje betonowymi słupkami, które zdaniem lokatorów niczemu nie służą, a jedynie potwierdzają, że administracja ma pieniędzy w nadmiarze, skoro stać ją na taki zbytek. Wielu z naszych telewidzów narzeka na przerwy w odbiorze programu Pierwszego Telewizji Polskiej. Informujemy, że przerwy w emisji programu spowodowane są pracami na Gołogórze przy montażu nowych urządzeń nadawczych. Jak nas poinformowano, zakłócenia w odbiorze tego programu będą występować z różnym nasileniem do końca roku.
Tradycyjnie już obiekty szczecińskiej spółdzielni mieszkaniowej można zaliczyć do najlepiej utrzymanych w mieście. Po zakończeniu ocieplania ostatnich bloków przy ulicy Koszalińskiej pomyślano o małej infrastrukturze. Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa po zakończonych remontach elewacji budynków mieszkalnych przy ulicy Koszalińskiej wykonała sporo prac z zakresu urządzeń obiektów tzw. małej architektury. Przed blokiem numer 98 od strony wejść urządzono plac zabaw dla dzieci. Wykonano alejki spacerowe, posadzono krzewy odgradzające plac zabaw od dzikiego przydomowego parkingu. Przy wszystkich obiektach spółdzielczych na osiedlu Koszalińskim wykonano podobne prace. Mieszkańcy bloków administrowanych przez inne podmioty zazdrością wypowiadają się na temat działań spółdzielni i wysyłają swoje dzieci do korzystania z bezpiecznych i ładnie urządzonych placów zabaw przez spółdzielców. Mieszkańcy zachodniej części osiedla liczą na to, że po zakończeniu prac remontowych na budynkach 90 i 96 podobnie postąpi Wojskowa Agencja Mieszkaniowa i przynajmniej naprawi urządzenia placów zabaw dla dzieci znajdujące się przy tych blokach. W najbliższą środę, to jest już jutro w wieczorze publicystycznym o godzinie 20:00, dyskutować będziemy na temat meandrów szczecineckiego sportu. Zgromadzeni w studiu goście postarają się udzielić odpowiedzi na wiele pytań nurtujących działaczy i sportowców. Przypominam, jutro o godzinie 20:00 w programie lokalnym Telewizji Zachód dyskusja na temat stanu szczecineckiego sportu. Zainteresowanych zapraszamy do dyskusji. A kroniki policyjne zapełniają się kolejnymi zapisami przedstawiającymi kolejne ludzkie dramaty. Jedne są mniejsze, inne większe, od tak jak bywa w życiu. W nocy 16 października złodziej Aszak włamał się do zakładu szklarskiego przy ulicy Lipowej, skąd zabrał spawarkę elektryczną walizkową o wartości około 500 zł. 17 października na trasie Wierzchowo-Bobolice na skrzyżowaniu Gromczyn rowerzysta nie ustąpił pierwszeństwa samochodowi Fiat 125. Rowerzysta boleśnie odczuł skutki swojej nieuwagi i wylądował na oddziale chirurgicznym szczecineckiego szpitala z licznymi obrażeniami. 18 października w nocy spod baru Ukwaka na ulicy Jana Pawła II skradziono motocykl ETZ o wartości około 2000 zł. Tej samej nocy włamano się do samochodu Volkswagen Passat na parkingu przy ulicy Karlińskiej, skąd skradziono radioodtwarzacz o wartości około 300 zł. Na parkingu przy ulicy Warszawskiej skradziono samochód Audi 80. Wartość skradzionego samochodu 18 tysięcy złotych. Następnej nocy w Fordzie Scorpio zaparkowanym przy ulicy Mirosławskiego wybito szybę i skradziono radioodtwarzacz. A na Marwickiej w podobny sposób z samochodu Fiat Tipo skradziono radioodtwarzacz. 20 października przy ulicy Koszalińskiej syn okradł matkę i ojczyma. Z mieszkania wyniósł magnetowicz Samsung, kurtkę skórzaną i złoty łańcuszek o łącznej wartości około 1200 zł. Przed złodziejem domowym trudno się ustrzec. Klub szokującego melomana zaprasza na muzyczne wspomnienia o pięknych nieobecnych. W programie muzyka ze wszystkich środków fonograficznych, niepowtarzalny nastrój, konkursy i inne niespodzianki. Spotkanie odbędzie się 30 października o godzinie 18 w kawiarni artystycznej Szczecineckiego Ośrodka Kultury. 28 października działający przy szczecineckim kinie Przyjaźń dyskusyjny klub filmowy zaprasza na projekcję filmu Rękopis znaleziony w Saragoście w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. W rolach głównych zobaczymy nieżyjących już aktorów Zbigniewa Cybulskiego, Kazimierza Opalińskiego, Bogumiła Kobielę i innych. Początek projekcji o godzinie 18. Dnia 23 października o godzinie 18 w sali widowiskowej kina Przyjaźń odbędzie się recital Katarzyny Skrzyneckiej. Przy fortepianie zasiądzie Janusz Tylman. W swym półtora godzinnym recitalu wykonuje nastrojowo poetyckie utwory, zaskakuje również poczuciem humoru, talentem komediowym i świetnym kontaktem z publicznością. W repertuarze obok pięknych ballad Gałczyńskiego, Sikorowskiego, Kleine, Ordonówny, Skrzynecka śpiewa pastiżowo piosenki, w których tworzy małe scenki aktorskie i nie boi się pośmiać sama z siebie. Bilety w cenie 15 zł do nabycia w Szczecineckim Ośrodku Kultury. W Łubowie istniejącą tam świetlicę wiejską przekazano miejscowej szkole. Sala jest miejscem spotkań teatralnych, wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, a także zabaw. Znajdujące się tam sceny i zaplecza może pozazdrościć nawet Szczecinek. Końca. Jej najnowsze karty zapisuje historia ostatnich 52 lat, które upłynęły od powrotu do macierzy. Znów rozbrzmiewa polski język.
historia zatoczyła koło. Z głębi dziejów, z krain mrocznych, nasz rodowy. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po... Była to akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Była ona połączona z przekazaniem przez burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Borne-Sulinowo sali wiejskiej pod pieczę Szkoły Podstawowej w Łubowie. Jest to obiekt składający się właściwie z dwóch części, sali ćwiczeń ruchowych, a także klubu wiejskiego. Teraz szkoła będzie odpowiadała za całą działalność kulturalną, która będzie się tutaj odbywała, a jako małą próbkę tych naszych możliwości, akademię, którą nazwaliśmy, przedstawienie, które nazwaliśmy Kartki z historii Łubowa. Wychowanie kulturalne, to, które w tej chwili realizowane jest w szkole, najpełniej realizuje się wtedy, gdy dzieci same uczestniczą w kulturze. A w naszej szkole coś takiego się dzieje. Śpiewają, tańczą, recytują, są aktorami. I myślę, że to pozostanie im na długie, długie lata. W aktualnościach pora na wiadomości sportowe. W sobotę na jeziorze Jamno po raz ostatni w tym sezonie ścigały się łodzie żaglowe. Miło nam donieść, że jedyny reprezentant szczecineckich żeglarzy, pan Jan Chomicz, startując na łodzi własnej konstrukcji i własnoręcznie wykonanej w mocno obsadzonej klasie jachtów kabinowych, zajął bardzo dobre drugie miejsce. Konstruktorowi, budowniczemu i żeglarzowi w jednej osobie gorąco gratulujemy. Wszystkim młodym sympatykom żeglarstwa przypominamy o uroczystym zakończeniu sezonu żeglarskiego, który odbędzie się w najbliższy czwartek na przystani Smosu o godzinie 16. W sobotę i niedzielę w klubie bilardowym Arkadia odbył się turniej snookera. Startowało 28 zawodników, głównie ze Szczecinka. Faworytem był Paweł Czusel, który zajmuje 17 miejsce na liście najlepszych zawodników kraju. Zgodnie z przewidywaniami, w niedzielnym finale spotkali się Paweł Czusel i Krzysztof Mikołajczyk. Po zaciętej walce zwyciężył Paweł Czusel 3-2. Podobne turnieje odbywają się w klubie Arkadia co miesiąc, w najbliższych dniach 15-16 listopada. Będzie to turniej dwugwiazdkowy. Warto dodać, że klub bilardowy Arkadia jest jedynym tego typu ośrodkiem w województwie koszalińskim. W sobotę na stadionie Osiru przy ulicy Piłsudskiego odbył się finał 21. Koszalińskiej Olimpiady Młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych. W eliminacjach wziął udział ponad 5 tysięcy dziewcząt i chłopców ze 141 szkół województwa koszalińskiego. Witam wszystkich z terenów Zakładu Budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Rozgrywają się tu dzisiaj finały Koszalińskiej Olimpiady Młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych. Szczecinek został organizatorem tych finałów, dlatego że przez ostatnie 3 lata zajmował zawsze miejsca w pierwszej trójce w tych zawodach i dlatego Zarząd Wojewódzki Szkolnego Związku Sportowego docenił po prostu trud szkół, trenerów, organizatorów i powierzył tą organizację właśnie dzisiaj działaczom ze Szczecinka. Zjechała tutaj młodzież z całego województwa koszalińskiego, wyeliminowana w eliminacjach najpierw na pierwszym szczeblu gminnych i miejskich, następnie w eliminacjach rejonowych, a więc jest to już młodzież wybrana, ta najlepsza, która została wybrana spośród 150 szkół z całego województwa. Na podstawowym etapie tych zawodów startuje około 5 tysięcy młodzieży, czyli są to zdecydowanie najbardziej masowe, najbardziej popularne zawody sportowe w Koszalińskiej Olimpiadzie Młodzieży, a myślę, że nie tylko w Koszalińskiej Olimpiadzie Młodzieży, ale w ogóle we wszystkich rozgrywkach i zawodach sportowych młodzieżowych i w kategorii seniorów. 5 tysięcy dzieciaków w szczeblu podstawowym. Dzisiaj startuje tu w Szczecinku około 500 tych najlepszych zawodników, którzy zajęli miejsca w pierwszej dwójce w eliminacjach rejonowych. Jak po dwóch rozegranych biegach w grupie młodszej widać, że zawodnicy ze Szczecinka zajmują bardzo wysokie miejsca, ponieważ w grupie młodszej wygrały dziewczęta. W grupie młodszej wygrały dziewczęta z szóstki Szczecinek, natomiast w grupie młodszej chłopców pierwsze miejsce zajęła szóstka Szczecinek, drugie miejsce jedynka Szczecinek. Zobaczymy, jak będzie w starszych kategoriach wiekowych. Za chwilę rozpoczną się biegi w grupie dziewcząt z klas siódmych i ósmych i w grupie chłopców z klas siódmych i ósmych.
W grupie młodszej do 13 lat zarówno w rywalizacji dziewcząt i chłopców złote medale wywalczyli młodzi biegacze ze szkoły podstawowej nr 6 ze Szczecinka. Ich opiekunowie to Józef Szpakowski i Jan Bobryk. W tej samej grupie wśród chłopców na drugim miejscu plasowała się drużyna ze szkoły podstawowej nr 1, również ze Szczecinka. W grupie starszych chłopców drużyna SP6 zajęła wysokie drugie miejsce. Zdobywając 3 medale w punktacji generalnej, SP6 ze Szczecinka zajęła pierwsze miejsce. I piłka nożna. Drużyny Daszboru i Wielimia rozegrały kolejne mecze w ramach rozgrywek czwartej ligi. Daszbor spotkał się na wyjeździe z Jantarem Siemyśl. Do przerwy utrzymywał się wynik bezbramkowy. Niestety druga część meczu to fatalna gra Daszboru i w efekcie 4 stracone bramki. Jantar wysoko pokonał Daszbór 0-4. Po 10 kolejkach Daszbór z 13 zdobytymi punktami zajmuje 9 miejsce w tabeli rozgrywek. Natomiast wicelider rozgrywek Wielim Szczecinek podejmował KS Olimp Złocieniec. Drużyna Wielimia występuje w zielono-czarnych strojach. Początek meczu to lekka przewaga gości, którzy składniej i częściej przeprowadzali ataki na bramkę Wielimia. Później gra się wyrównała. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem remisowym 0-0. Druga połowa meczu to obustronne ataki i gra obfitująca w liczne faule. Po jednym z takich ataków bramkę dla Wielimia zdobył Stanisław Podolańczyk. I kiedy wydawało się, że mecz zakończy się jednobramkowym zwycięstwem Wielimia, napastnicy Olimpu przeprowadzili atak na bramkę gospodarzy. Po dośrodkowaniu zawodnik gości głową umieścił piłkę w bramce Wielimia. Wynik do końca nie uległ zmianie. Wielim zremisował z Olimpem Złocieniec 1-1. Wielim zdobył do tej pory 21 punktów i zajmuje drugie miejsce w tabeli rozgrywek. Sobotę i niedzielę grali również trampkarze i juniorzy obu drużyn. W sobotę trampkarze Daszboru występujący w wojewódzkiej lidze młodzików wygrali z Kaliszem Kalisz Pomorski 3-1. Natomiast juniorzy młodsi pokonali swoich rówieśników z Kalisza w stosunku 2-0. W niedzielę w rozgrywkach czwartej ligi wojewódzkiej juniorów Wielim pokonał Olimp Złocieniec 2-1. Zawodnicy szczecińskiego klubu Taekwondo przyzwyczaili już nas do sukcesów. Po wakacyjnej przerwie klub wznowił działalność. Zawodnicy przygotowują się do kolejnych zawodów. Po wakacyjnej przerwie rozpoczął działalność szczeciński klub Taekwondo. Niestety w tym roku część dobrych zawodników będzie startować już w innych klubach, nie w szczecińskim klubie Taekwondo. Około 5 zawodników rozpoczęło studia w różnych miastach, Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Gorzowie. Między innymi Zbigniew Sołtys, Robert Stach. Robert Stach akurat jest na zaocznych studiach, także jeszcze reprezentuje klub Taekwondo. W tej chwili przygotowujemy się do najważniejszej imprezy, jaka jest w tym roku, Mistrzostw Świata w kickboxingu, które się odbędą 26 listopada w Gdańsku. Bardzo dużą szansę startu mają w tych mistrzostwach. Szansę startu w tych mistrzostwach ma 2 zawodników ze Szczecinka. Jest to Robert Stach w kategorii ciężkiej i Agata Łuczko w kategorii lekkiej. Za tydzień wyjeżdżają na ostatni sprawdzian kadry. Myślę, że zakwalifikują się na te mistrzostwa świata. Za 2 tygodnie też mamy dość poważny sprawdzian Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych, które odbędą się w Siedlcach koło Warszawy. W tych mistrzostwach liczymy na nowych zawodników juniorów młodszych, którzy zakwalifikowali się na te mistrzostwa, zwłaszcza na Damiana Zielaznego i Mariusza Siatkowskiego, Łukasza Golona. Są to 3 nazwiska, na które liczę, że jakieś medale przywieziemy z tych mistrzostw. I na koniec aktualności jeszcze ogłoszenie. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Szczecinku zaprasza 25 października o godzinie 9 do Kościoła Świętego Ducha, gdzie odbędzie się msza święta, a tuż po mszy świętej odbędzie się prelekcja diabetologia. Następnie odbędzie się dyskusja na temat Międzynarodowego Dnia Walki z Cukrzycą. Po zebraniu odbędą się przyjęcia lekarskie diabetologa. I tą informacją kończymy dzisiejsze aktualności. Żegnam się z Państwem i oczywiście zapraszam do oglądania dalszej części naszego programu. Dobranoc. Na dziś to już wszystko. Wracamy do teraźniejszości i kolejnej propozycji programu Telewizji Zachód.